Dzień dobry, cześć moi drodzy, z tej strony Essu, to jest... Nie, to nie jest Stalker ze w Prypeci, to jest, moi drodzy, Might and Magic 6, Mandate of Heaven, Błogosławieństwo Niebios. I w tym odcinku miniemy sobie cały Iron Fist i pójdziemy sobie, słuchajcie, wesolutko do Bootleg Bay. Do Bootleg Bay. Tak, to mniej więcej w tą stronę będzie. To mniej więcej w tą stronę będzie, zobaczymy, może koniuszy nas tam zabierze, może będzie takim miłym skurwysynem. Nie, po co? W zasadzie nie potrzebujemy nawet... Chwileczkę, czy ja tu nie miałem czegoś oddać? Iron Fist, dobra, dwie rzeczy, ale to nie teraz. Dobra, no to lecimy. To lecimy w takim razie. Polecimy sobie inną drogą, polecimy przez północ. I w tym momencie może się, słuchajcie, uda nam trafić akurat na... jakichś przeciwników, nie? Zobaczymy, zobaczymy jak będzie. Tu jest pusta skrzynka, F11, dobła. No. Tak, i już się coś zaczyna dziać tutaj bardzo niedobrego, słuchajcie, od samego początku. Bardzo dużo jakiegoś gówna lata. Nie, to zwykli kanibale są. A z tej strony to są jaszczury łucznik. Dobrze, więc musimy zrobić coś takiego. Musimy zrobić coś takiego. Tu ciachnąć typa. Tu musimy rzucić tarczę, to jest bardzo ważne. Ty musisz rzucić heroizm, a ty musisz rzucić, powiedzmy, a zabójczy rój. Nie, głupio zrobiłem, głupio zrobiłem. Ty musisz rzucić koleś kulę ognia w sam środeczek. Cudownie. O, rzucają rojem jednak czarowniki. Rzucają rojem. Ale żart, nie? Koledzy, dlaczego się nie śmiecie? Dobra, czekajcie, ich tutaj wyeliminujemy na szybko. Wiem, że nie powinienem tak stać w jednym miejscu, słuchajcie, zdaję sobie z tego sprawę, ale na razie jest całkiem ładnie przyjmujemy tutaj sobie ciosy na klatę, szczególnie, że ci rzucają tymi toporkami w ogóle nas nie trafiają dzięki temu, że mamy rzuconą tarczę. Więc super spara, super partia. Dobra, jeszcze ten został. Dobra. Ciach. I teraz tak, B, kula ognia. Aż go podbiło, aż go podbiło, patrzcie. Dobra, chodźmy po tych. Tych tutaj szybko zaraz wyeliminujemy. Więc kula ognia jest cudowna. Boże, to jest jeden z moich ulubionych czarów w tym momencie. Dlatego, że ona jest obszarowa, jest niesamowita. Dobra, pozbierajmy ciała. Bo na razie poszło całkiem ładnie. Kurde, te przebite. Co za sieka. Co to jest? Słuchajcie, miska. Miska, okej. Dobra, pozbierajmy ciała. Pozbierajmy ciała. Troszkę złota nam wpadnie. Już mam prawie 40 tysięcy. Miska, miska. O, jest kość. Dobra, weźmy też kość. Weźmy sobie to. Weźmy też kość. Tam zaraz pójdziemy. Bo my jesteśmy tutaj, nie? W tym momencie. Zwiedziliśmy od tej strony wszystko w lewo. A teraz specjalnie poszedłem tak, żeby tutaj od razu wejść na teren przeciwnika. Na enemy territory. Że tak to ujmę. Dobra, jaszczuroludzie. No i tu jest kolejny cyrk, jak widzicie. Tu jest kolejny cyrk. Ale ja im tutaj zafunduję zaraz taki cyrk, że oni się posrają. Dobra, widzę, że ogniem rzucają. Okej, jeszcze ktoś tutaj jest. Słuchajcie, tu się zbugowali. Koledzy nasi. Cudownie. Błagam, niech tu będzie Nikolaj, bo kurde, nie wyrobię z tym typem, jak tu nie będzie Nikolaja. Zobaczmy, czy tu się da wejść. Nic się nie dzieje. Nie, to takie trochę dupy troszkę. Nic się nie dzieje. Tu jest główny cyrk. Ale na razie my mamy jeszcze tutaj dużo ludzi do wyeliminowania. Cudownie. Jezu, jak się miło walczy, jak się ma dobre łuki i dobrą umiejętność. Super. W ogóle jak zeszli, nie? Taternicy, kurna, taternicy. Dobra, postrzelajmy w nich trochę. Oni nie powinni tutaj nawet zdążyć dojść do nas. Ktoś tam do mnie jeszcze strzela swoją drogą.
Dobra. Jak chcecie, to przechodźcie przez te góry. Ja na razie zobaczę, jak jest z tym cyrkiem. Błagam, nie, gdzieś będzie ten Nikolaj. Już mam dość tej misji tak bardzo. Ona mi po prostu męczy mnie dzień i noc, nie? A tutaj jest wejście. Cyrk się przeniósł. Ciekawe, gdzie jest w takim razie, jeśli go tutaj nie ma. Kurna mać. To jest już drugi cyrk, w którym jestem. I to jest drugi cyrk, który już się przeniósł. Ciekawe. Słuchajcie, jest pierdolony październik. Październik, więc jakim cudem ten cyrk mógł się przenieść, skoro jest... A, basz. Tragedia. No nic, ja chyba tej misji nigdy nie zrobię. Dobra. Tu zostaje nam tak naprawdę tylko... Zobaczmy, czy mamy tarczę. Mamy tarczę w ogóle na sobie? Mamy tarczę, 20 minut. Heroizm, dobra. Nie jest to za dużo, niestety. Przydałoby się, żeby było więcej. Tam ktoś jest, jaszczurocznie kucznik, to... Z tego, co widzę, to potwory są w miarę proste. Tak, są w miarę proste tutaj, jeszcze w Bootleg Bay. Zobaczymy zaraz, co tutaj jest. Ciach. F11. Jeszcze mnie atakują, czekajcie, z góry są, kurde bele. Zastanawiam się, jak tutaj do nich dojść. No nie wiem. O, jest obelisk. Aha, tutaj jesteście. Dobra. Ciach, ciach. Okej. Okay. O, jest skrzynka. Jest, jak miło, że jest różdżka. Super, uwielbiam różdżki. Hełm. Klasa pancerza 5, wartość do sprzedania. Dobrze, to wziąłem. Dobra. Różdżki, różdżki, różdżki. Już robimy ci miejsce na różdżki. Słuchaj. Hop. Dobra, fajnie, trzy różdżki. I zobaczmy, co to jest za budynek. Jestem bardzo ciekawy. Komnaty Władcy Ognia. Pradawne runy nad wejściem mają za zadanie odstraszyć przypadkowego przejezdnego. Świeże ślady goblinów prowadzą do i od wrót budowli. Jeśli tu będą tylko gobliny, no to spoko. Możemy to zwiedzić w takim razie. Dobra, zwiedzamy. Najpierw światło pochodni. W ogóle rzuciłem je? Rzuciłem. Dobrze. Tarczę mamy? Nie mamy. Wow. Dobra, rzućmy tarczę. Rzućmy heroizm. Rzućmy też. Nie, pośpiech nie. Na razie niepotrzebny jest pośpiech na masz tank. Kurna, te odgłosy, nie? Bursztyn. Kawałek bursztynu stwardniałego i skamieniałego dawno temu. Zewnętrzna część otoczona jest jakimś brązowym minerałem. Pewnie bursztyny można sprzedawać, jeśli dobrze rozumiem. Fragment dziennika zaraz przeczytamy. I czerwony eliksir. Fragment dziennika, słuchajcie. Spróbowaliśmy odnaleźć zablokowane drzwi. William odmówił wzięcia któregokolwiek ze znalezionych bursztynów, sądząc, że są przeklęte. Po niemal całkowitym błądzeniu natrafiliśmy na dziwne stworzenie, które przeteleportowało się na nas do wejścia. W zamian za tę usługę wyssało energię życiową Williama, lecz zdołał dojść do siebie w ciągu kilku dni. Dziwne stworzenie, które przeteleportowało nas do wejścia. Ojej, to mi się troszkę nie podoba w takim razie. Okej. Okay. Topór bitewny, no powiedzmy. No nie wiem, będę brał te bursztyny. Mam nadzieję, że nie są aż tak przeklęte. Władca ognia, o cholera jasna. Misja. Jestem władcą ognia, nieśmiertelnym duchem ziemi. Moja potęga pochodzi z jej wnętrza. Tunele, których używam, żeby zostały zablokowane przez drzwi na północy, które są chronione potężną magią. Musicie odblokować. Bursztyn jest w stanie to zdjąć. Sługi. Jeśli zgubicie się w jaskiniach, moje sługi mogą was wspomóc. Jeśli posiadacie kawałek bursztynu, oddadzą was pod moją opiekę i teleportują z powrotem do mnie. Jeśli nie posiadacie bursztynu, wyssą z was część waszej siły życiowej jako zapłatę. Potwór. Drzwi zostały zapieczętowane, kiedy jakaś kreatura dziwna się tam osiedliła. Nie przepadam za tym rodzajem bytów, odbytów. Nie wiem, dlaczego wybrała sobie to miejsce jako swój dom, ani dlaczego jest tylko jedna, ale chciałbym widzieć ją zniszczoną na wszelkie... zniszczoną coś tam, pierdu, pierdu. Chciałbym zobaczyć tunele, które mnie pożywiają znów otwarte. No dobra, to mamy tutaj jakieś zadanie, słuchajcie. Spróbujemy. Ile mamy tych bursztynów? 4. No dobra. Nie wiem, co tu jest, ale wrzucę piórko spadanie na wszelki... Ajaj, kurwa mać. Nie wiem, co ja wziąłem, ale niech będzie.
Pośpiech, pośpiech, rzuciłem jać. Nie mogę, nie może tak być. Nie, nie może tak być. Misja, 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 sługi potwór. Dobra. Ty masz rzucić sobie, słuchaj, piórko spadanie. To będzie pewnie tutaj. Dobra, coś się tutaj dzieje niedobrego. Ogień. Dobra. Na razie luźno. Zniknęły, słuchajcie, zniknęły. One tutaj są w tych pojemnikach? Kurde, co jest? Jakie w ogóle... Wow, jakie miejsce porąbane. Strasznie mi to rjebanie, słuchajcie, to miejsce. No ale dobra. Tu wygląda, jakby coś było, za ścianami. Ale nie widzę na razie. Powolne spadanie, magiczne oko, ochrona, ogień, 5. Heroizm, godzina, 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 dobrze. No nie wiem, słuchajcie, czy tu skakiwać. Na razie nie, to będzie głupi pomysł. Ale jeśli tu są gobliny, to damy radę. Wow, bardzo dziwne miejsce, słuchajcie, bardzo dziwne miejsce. Bardzo dziwne miejsce, na razie jest pusto. Coś tam spadło na mnie na głowę. Sprawdźmy. Czysto. Okej, zapiszmy grę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale spróbujmy. Czekajcie, tam coś jest, tam coś jest, tam coś jest. Zobaczcie, kurde, no na mapie coś jest za tymi drzwiami, nie? Tylko, że tu nie ma drzwi. Ciekawe, ciekawe. Zastanawiające wyjątkowo. Zastanawiam się, czemu nie ma tak dużo potworów. Okej. Dobra, ten nie jest jakiś super mocny. Ciach. Nawet go nie trafiłem. Spróbujmy rzucić coś fajnego. Iskry. No tak, mało punktów magii, więc spoko zawsze. Ty spróbujesz rzucić... precyzja... Precyzja. Co robi precyzja, słuchajcie? Celność super zwiększa, ale u jednej osoby. I nic więcej, więc możemy wrzucić tą precyzję na u niego. I ty spróbujesz rzucić czymś dobrym. Zabójczy rój, na przykład oszołomieniem. I jeszcze masz jedną inicjatywę, magiczna strzała. Zabójczy rój, promień zimna. Dobra, kula ognia, nie, kula ognia nas zabije. Nie, 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 kula ognia jest złym pomysłem. Spróbujmy w zasadzie magiczną strzałą. 2 punkty obrażeń. Dobra, ciachnął. Cofniemy zaraz. No chodź, 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 chodź. Kolej zniknął totalnie. No co za kretyn, Boże. A w ogóle, jej, to oznacza, słuchajcie, mniej więcej to, że ich tu jest więcej, że to nie jest jakiś mini boss. Kurna mać. Ojej, 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 troszkę przesadziłem. Troszkę przesadziłem z trudnością, jeszcze dostałem po plecach. Herszt orków, dobra, to może być dobre. To może być dobrym potworem. Ale powinniśmy dać radę. Cofnijmy. Dobra, jakoś poszło. Dobra, idzie, 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 słuchajcie, idzie, idzie. Jest całkiem spoko. I tu jest ogr najeźdźca. Spróbujmy się usunąć w tą część korytarza. Ja pierdolę, jakie mordy. Fuck, jak dostaję po plecach. Zaraz podleczymy ich wszystkich tutaj. Fuck! Strasznie źle strategicznie to rozegrałem, ale okej.
Najgorsze jest to, że oni mnie nie śledzą, tylko się blokują tutaj w tych pomieszczeniach właśnie. To jest najgorsze. Mam nadzieję, że da się tutaj rozbić namiot, jak będę potrzebował many, naprawdę. Byłoby super. Dobra. Okej. To jest zwykły ogr, dobra. No i co, i weszliśmy tutaj, zobaczmy jak to wygląda na mapie. Oddalmy sobie. No, wygląda jak wygląda. Sprawdźmy po kolei. F11. Czy to są jakieś drzwi? Tu nie są jakieś drzwi. To nam zabrało życie i teleportowało do wyjścia. Dobrze. Ale ja tego nie chcę. Nie chcę, żebyś mnie teleportował do wyjścia. Tu jest wejście na górę. Już idą jakieś kuźwa potwory straszliwe. I to też pewnie będzie nas... To brzmi jak gobliny zwykłe. Dobra. Zwykłe gobliny możemy zjechać. Dobra. Jest jedno zejście na dół i jest jeden korytarz, który tu prowadzi na górę. No, spróbujmy najpierw ten na górę. To jest zwykły ogr. Możemy go chyba spokojnie położyć bez cofania się. Dobra, tu się cofniemy w tym momencie. Troszkę ich trzeba tutaj poszperać tymi. I ty rzucisz zaraz ochronę na ogień. Dobra, i teraz już nam nic nie zrobił raczej. Przynajmniej mam taką nadzieję. I tu wygląda jakby się... Winda? Czyżby winda? Słuchajcie, nie, chyba nie. No dobra, 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 dobra. Dobra, 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 techno! Ciach, F11, no i spadamy, nie? Mamy te piórko spadanie? Nie mamy, ale lol. Co z tego? Możemy przecież zjechać po ścianach. I kolejny korytarz. Dziwne miejsce, bardzo dziwne miejsce, słuchajcie. Dobra, i teraz się zaczyna zabawa, bo widzę, że jest ich tu strasznie dużo. Dobrze. Zrobimy inaczej. Zrobimy inaczej, słuchajcie, zrobimy inaczej. Ja się przygotuję do tej bitwy. Całkowicie się przygotuję. Zrobimy to w ten sposób. Jemu damy różdżkę, bo tego jest za dużo. 1500, 1000, 1500. Ognia, iskier, strzał. Może być różdżka strzał. Ty masz wszystko gotowe. Tu jest wszystko gotowe. F11 i teraz tak. Tarcza. Czy potrzebujemy tarczy? Nie potrzebujemy. Magicznego oka też mamy wszystko. Okej. Heroizm. A ty rzucasz pośpiech. I mało tego, ty rzucisz jeszcze ognisty krąg. Dobra. I teraz jesteśmy gotowi. I teraz tak. Kula ognia w tych. Znowu kula ognia. Zaraz zobaczymy, jak oni podejdą. Jeszcze jedna kula ognia. Jeszcze jedna. Nie, teraz już kula ognia to jest głupi pomysł. Hersztorków, dobra, Jezus Maria, dobra, może damy jakoś radę. Promień zimna. No, teraz jest niebezpiecznie, bo nas obeszli, ale gobliny nie powinny nam za dużo zrobić w tym momencie. Jezu, ale nas obeszli. Czekajcie, muszę to pomyśleć jakoś bardziej... bardziej taktycznie, taktycznie. Esu, taktycznie. O, super, dobra, wyszliśmy. Magicznie. Ja pierdzielę. Ale sieka, nie wierzę, że to przeżyliśmy. Ale strasznie mi się podobało takie planowanie, nie? Dobra, chyba wszystko. Chyba się udało. Nie podobały mi się bardzo te odgłosy, ale no trudno. Ciach. Dobra, tu jeszcze ktoś jest pod spodem albo nad nami.
Pozbierajmy te rzeczy. Trójząb, dobra, weźmy. Nie wiem, nikt nie może zmieścić. Ojej, to niedobrze. Zaraz tutaj ci zmieścimy to, koleś. Kryształy, kryształy teleportacji, normalnie. Brrr, jak to pomieścić? Jak to pomieścić? Słuchajcie, dobra, powinno się teraz udać. Dobrze, Jeromin, dobrze, Jeromin. Dobra, pod spodem są potwory. F11, sprawdźmy, czy tu się w tych klatkach. No właśnie, teleportnęło nas i mi się to nie za bardzo podoba. Bo tu jest ta morda. Te mordy teleportują. Zobaczmy, jak to wygląda na przybliżeniu, słuchajcie. Ja już tutaj nie wiem, to jest wszystko tak nałożone na siebie. Katastrofa. Dużo dziur. Dużo dziur, którymi można zejść. Tu przy ścianach nic nie ma. Tu wygląda, jakby był korytarz. Dokładnie tu, ale możliwe, że jest pod spodem. Tutaj nie chcemy się przenosić. Tu jest kolejna dziura. O, coś poszło, słuchajcie. Coś poszło. Cofnijmy troszkę. Dobra, herszta to weźmiemy inaczej. Herszta to trzeba z daleka. Najlepiej z najdalszego kąta, jak jest w sali. Dobra, i teraz do niego już prujemy po prostu wesolutko. On pewnie nie dojdzie nawet tutaj, a może dojdzie? Nie, nie doszedł. Szkoda, szkoda, kurde. Nawet liczyłem na niego, wiecie? No ale dobra. Wyciachani wszyscy, po prostu wyrżnięci w pień. Dobra, i mamy tutaj kolczugę. Stalowa kolczuga. Nie, 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 nie chciałem, żebyś to wziął, ale kuźwa, jest to upiorne, te mordy tutaj, naprawdę. Zupełnie nie wiem, gdzie ja jestem, ale wygląda to, jakby to było po prostu tajne przejście do tej kolczugi. I teraz wszyscy są zmęczeni, więc od razu ich tutaj zaraz odnowimy. Kolejne przejście, ale zanim tam pójdę, to muszę ich odnowić. Muszę wziąć prysznic z dezodorantem studencki. Jak tam u nas? Heroizm jeszcze działa. Ochrona przed ogniem działa, super. Cyk. To jest najnudniejsza część w zasadzie po pośpiechu, czyli te leczenie ich z osłabienia, naprawdę. Dobra, sprawdźmy, co tam nas czeka. Dobra, jak tam z twoimi tymi różdżkami? 26. Dobrze, to jeszcze całkiem sporo. Dobra, poszło. Nie wiem, czy to nie jest klatka schodowa na górę, słuchajcie, wiecie? Szczerze mówiąc. Tak troszkę wygląda. Ale z drugiej strony rysuje się cały czas nam nowa mapa. Więc może niekoniecznie. Kurde, gdzie ja jestem? O co chodzi? Jakie te tunele są porąbane? Te barwy, to wszystko. O kurna, spadłem gdzieś, czekajcie. Nie wiem gdzie, ale gdzieś spadłem. I wcale nie do końca chciałem. O! Okej. Dawaj ten, dawaj kulę ognia w tym momencie. Cudownie. Cudownie. Dobra, orkowie, idzie ogry zwykły, to go możemy zdjąć ręką. Subcio. Jak tam nasz heroizm? Heroizm się skończył w tym momencie. Jezus Maria, ile tutaj jest tuneli, jakie to jest wielkie. Jaki to jest labirynt, o co chodzi? Ja już nie wiem, gdzie jest góra, gdzie jest dół. Dobra, tu jest tylko teleport z powrotem. Się nie dziwię, że te teleporty tutaj rozmieścili, skoro tutaj jest taka sieka, słuchajcie. Dobra, magicznie. Okej. Okay. Nie, nie to miałeś rzucić, ale to nic. Jeszcze raz kula ognia. Nie. Dobrze. Kula ognia pięknie poszła. W ogóle jak on ma magię, słuchajcie. On ma magię ognia na siódemce. To jest bardzo, bardzo ładny już poziom. To już w Mighty Magic 7 i 8 to już byłby ekspert. A raczej sekspert. Okej, okay, i mamy kolejny kryształ. Mamy bardzo fajny pierścień, bardzo cenny. Powolne spadanie i butelkę pustą.
Mamy teleport, mamy zejście jeszcze niżej, którego bym nie chciał na razie. I mamy zejście wyżej, raczej wejście. Dobra, spróbujmy. Dobra, czysto. Czy mam jeszcze ochronę na ogień? Mam. 8 godzin, super. Dobra, pozbierane. Wow. Ale nam się już mana kończy, słuchajcie. Mana nam się kończy. Tutaj jest wejście na górę chyba, jeśli dobrze widzę. I wyszliśmy na górę tutaj. Super, dobra, okej. Dobra, to rozumiem, to rozumiem. Zobaczymy, czy możemy się tu kimnąć. Nie możemy się tu kimnąć. No nic, spróbujemy jakoś. Spróbujemy z heroizmem polecieć jeszcze raz. O Jezu! Jaka niespodzianka! Ta morda! Jesus! Co za horror! Będzie mi się to śniło! Okej. Czyżby tu nikogo nie było, naprawdę? Aż zastanawiające. Dobra, mamy jakieś wejście na górę i korytarz w bok. Muszę o tym pamiętać. Kolejne drzwi. Za drzwiami nikogo. Kolejne drzwi. Okej. Nie, wiecie co? Ja pójdę tam najpierw. Mi się wydaje, że jednak tam najpierw trzeba pójść. Straszliwy labirynt. Straszliwy labirynt. Niesamowite. Dobra, aha, czyli weszliśmy tutaj, tutaj byśmy po prostu spadli. Dobra, no to dobrze, że przynajmniej tutaj poszedłem jako pierwszy. Magia. Teleportować nas nie chcemy. Nie chcemy nas teleportować, mimo że mamy bursztynki. Kryształki. Okej, słuchajcie, pustawo, pustawo tutaj. A tu wydaje mi się, że już byłem. No, tutaj byłem. No to trochę problem w tym momencie. Bo tu nie byłem jeszcze i tu nie byłem. Czubaka. Czubak. No nie za fajnie, nie za fajnie. Dobra, będę szukał dalej, słuchajcie. Będę szukał dalej. Może się uda, bo tutaj trzeba wybić chyba wszystkie potwory, jeśli dobrze zrozumiałem. Oczyścić tutaj to wszystko. No i mamy na pewno jeszcze tutaj przejście. Spróbujmy. Niepotrzebnie heroizm rzucałem, słuchajcie. Okej. O kurwa. Przepraszam, że tak klnę, naprawdę. Musicie mi to wybaczyć. Ale w tym momencie musimy zrobić coś lepszego, coś musimy bardziej ogarnąć. Musimy znaleźć koniecznie spanie w jakimś dobrym miejscu, bo muszę sobie odnowić manę, bo trzeba będzie tą maną działać, słuchajcie. Ale niestety, kurde, chyba nie znajdę tego, wiecie? Cały czas czekam, aż się to zielone zapali, ale oni cały czas są... O, poszło, dobra, F11, te. Okej, dobra, poszło bardzo ładnie. Teraz wrócimy tam, może nam się uda go pokonać. Gdyby był sam, byłoby łatwiej, byśmy się cofali, nie? Ojej, może być ciężko, może być ciężko. Może być ciężko, dobra. Czyli tak. Światło pochodni, to będzie już ostatnia walka w tym odcinku. Bo już powinniśmy kończyć. Jeśli się nie uda, to skończymy w kolejnym. Dobrze, lecimy dalej. Magiczne oko. Heroizm. Ognisty krąg. Tarcza nie, ochrona przed elektrycznością też nie, aczkolwiek iskry by ci się przydały. Narzucanie. Tutaj bym chciał wziąć precyzję na ciebie. U ciebie ochrona przed ogniem raczej nie. Na pewno pośpiech. Precyzja, leczenie paraliżu, usunięcie, zdjęcie klątw, leczenie ran, ochrona przed trucizną. Dobrze, zapiszemy sobie SU9 i lecimy walczyć, słuchajcie.
Dobrze. Aha, to jeszcze tutaj możemy. Udało się mi tutaj zeskoczyć. Jeju, ale byłoby super. Czekajcie, daję radę. Trafiam ich. Trafiam ich stąd, więc bardzo fajnie. Hehehe, przez balkon ich trafiam. No dobra, no to sprawdzimy, co jest dalej w takim razie. Aha, tu mnie teleportowało. Nie, 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 coś innego, coś innego. Spróbuję jeszcze tego jednego. Cholera, uciekł, skurwysyn. Spróbujmy przeskoczyć. Upadły obrońca, słuchajcie, trafiamy typa. Trafiamy, a on nas nie trafia przede wszystkim. Tu musimy mu ten, musimy temu zabrać różdżkę. Z łapy, dać mu kij na chwilę. Jest! Sprawdźmy, co jest na dole. 1000 złota i klucz. 1000 złota i klucz, to lubię. To lubię. 20, odporność na zimno. Szybkość plus 2. To kiepsko, ale odporność na zimno plus 3 brzmi lepiej. Dobra, jakiś klucz mi wypadł, tylko nie wiem który. Laboratorium Garricka. Tu, klucz do skrzyni. Klucz do skrzyni. Kwestia tylko, czy ja chcę, słuchajcie, w tym momencie, czy ja chcę w tym momencie jakąś skrzynię otwierać, bo w zasadzie tam jeszcze był jeden pokój, który można byłoby spokojnie obadać. Jest skrzynia, słuchajcie. Nie! Kurna! Fuck! On tam wciąż żyje? Chyba nie. Dobra, szybko zbierzemy to. Wiem, że powinienem już kończyć. Wiem, 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 ale na pewno jesteście ciekawi, co jest jeszcze w skrzyni. Bo ja jestem magicznie ciekawy. Jest. Dobra. Kurwa, jakieś śmieci totalne. Żartujesz sobie ze mnie. Jeśli tu zeskoczę, to nie ma sensu. Tam z powrotem nie wskoczę. Dobra. Dobra, skończymy tu odcinek, także dzięki wam za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia już w kolejnym odcinku, jak zawsze. Pamiętajcie o kciuku i oczywiście o komentarzu. Także na razie i cześć. A w kolejnym odcinku pójdziemy z powrotem, wrócimy tutaj, wejdziemy jeszcze raz tutaj, zeskoczymy, sprawdzimy te dwa pomieszczenia, tych dwóch korytarzy. I wydaje mi się, że to już będzie wszystko na to. Jeszcze tutaj widzę i tutaj, no nie, to nie będzie wszystko. Więc w kolejnym odcinku będziemy kończyć te komnaty Władcy Ognia. Na razie, pa pa i cześć.